Po blisko sześciomiesięcznej przerwie uczniowie lada dzień wrócą do szkół. Wielu rodziców zastanawia się, czy ich dzieci będą w placówkach bezpieczne, ale z drugiej strony nie wyobrażają sobie takiego zwrotu akcji, jakiego doświadczyli wiosną. Zdalna edukacja z perspektywy czasu była koszmarem dla dzieci, rodziców, nauczycieli i samorządu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przewiduje zasadniczo trzy warianty kształcenia: tradycyjny z zastosowaniem wytycznych stworzonych dla placówek publicznych i niepublicznych oraz wariant hybrydowy bądź zdalny wdrażany na podstawie opinii Sanepidu. Podstawowe zasady mówią o tym, że do szkoły może przychodzić uczeń spełniający dwa warunki: nie ma objawów chorobowych i wśród jego domowników nie ma osób objętych kwarantanną lub izolacją domową. Uczeń nie będzie musiał nosić os ust i nosa, ale przyprowadzającego do szkoły opiekun już tak. Obowiązujący będzie półtora metrowy dystans społeczny wobec innych opiekunów i pracowników szkoły. Zaleceń jest dużo i egzekwowanie ich przestrzegania do prostych nie będzie należało. Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało również dziesięć zasad dla uczniów. Warto poświęcić nieco czasu i wraz z dzieckiem, szczególnie tym młodszym, przeanalizować ten swoisty dekalog. Sytuacja w szkołach w dużej mierze zależeć będzie od nas samych dla bezpieczeństwa dzieci i ich nauczycieli, warto poważnie potraktować zalecenia specjalistów wskazujących na konieczność stosowania szczególnych środków ostrożności, choćby takich jak skrupulatna higiena czy społeczny dystans i używanie osłon ust i nosa w zamkniętych obiektach. Jak dzisiaj poinformował resort edukacji do 19 tysięcy szkół jeszcze przed 1 września trafi 20 milionów maseczek i 5 milionów litrów płynów dezynfekcyjnych. Kolejne zamówienia można kierować do Resortu Zdrowia do 10 września.